Dzień dobry albo dobry wieczór. 16 marca pozdrawiam Was hasłami, które są zapisane na dzień dzisiejszy. Pierwsze to słowa z Psalmu 90, 12 wiersza. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. I z listu do Rzymian z 14 rozdziału 8 wiersza. Jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. I słowa modlitwy z Kuby. Dziękujemy Ci, Boże, za mądrość ludzi starszych, którzy są w naszych rodzinach i społecznościach. Spraw, aby byli szanowani i otoczeni opieką. Myślę, że te słowa każdy z nas na jakimś tam etapie życia już usłyszał. Ja przyznam szczerze, że te słowa i zarówno z Psalmu 90, jak z listu do Rzymian bardzo często wykorzystuję podczas właśnie tych ostatecznych spotkań z rodzinami, kiedy żegnamy swoich bliskich. Ale te słowa, tak zarówno z Psalmu, jak z listu do Rzymian, niosą ze sobą niesamowitą nadzieję. Tam jest podszyta też wielka radość, ale też i pewność tego, że jakkolwiek by nie było, to nigdy nie jesteśmy sami. Ale te słowa, bo chciałbym jeszcze tutaj nawiązać, zanim zacznę troszkę mówić więcej o liście do Rzymian, chciałbym też jakby tutaj nawiązać do słów modlitwy z Kuby. Wiecie, mamy taki świat, który zakochał się w młodości. Ludzie starają się tą młodość jak najdłużej utrzymać, wykorzystując wszelkie możliwe sposoby, od najprostszych po najbardziej skomplikowane. Młodość jest czymś, co jest podkreślana, co jest dowartościowana, natomiast starość czy ten schyłek naszych lat bardzo często jest takim troszkę wstydliwym momentem, którego się boimy, którego unikamy, który jest tematem poniekąd tabu. Natomiast prawda jest taka, że od zarania dziejów to właśnie starszyzna była tym elementem w życiu społeczności, które uczyło swoim doświadczeniem tych, którzy dopiero wchodzili w ten wiek dorosły, mieli swoje doświadczenia, które przekazywali, które pokazywali, którymi też się dzielili. Dzisiaj mam takie wrażenie trochę to zaburzone. Myślę, że my jako chrześcijanie powinniśmy bardzo często o tym przypominać, że ludzie doświadczeni, nie tylko wiekiem, ale też i swoim życiem, mają do przekazania naprawdę mnóstwo ważnych rzeczy, które my, młodzi ludzie, ja jeszcze się do takich sam osobiście staram zaliczać, które możemy czerpać całymi garściami, żeby nie popełniać błędów, które być może oni popełnili. Wiecie, kiedy słyszamy dzisiaj właśnie w liście do Rzymian, że jeśli żyjemy dla Pana, żyjemy, to tak naprawdę to jest właśnie to. To jest ten moment, w którym nasze doświadczenie, czy dobre, czy złe, czy nawet te ostateczne, to doświadczenie, które dotyka każdego z nas. Moment, kiedy możemy powiedzieć, Boże, jesteś blisko mnie. Jesteś ze mną wtedy, kiedy jestem zdrowy, jesteś wtedy ze mną, kiedy jestem młody, jestem pełen sił, mogę wiele rzeczy zrobić, cały świat staje przede mną otworem, ale też jesteś ze mną wtedy, kiedy choruję, wtedy, kiedy jest mi źle, wtedy, kiedy być może umieram, wtedy, kiedy słyszę diagnozę, którą nikt z nas nie chce słyszeć. I dzisiaj właśnie w liście do Rzymian słyszymy, że jeśli żyjemy, to dla Pana żyjemy. I zbieramy też dla Niego doświadczenie, którym potem chcemy się dzielić. Ale też przychodzi czas, że umieramy. I kiedy umieramy, to też umieramy nie sami, ale z Panem. Z tym, który pokonał śmierć, który daje olbrzymią nadzieję dla każdego z nas. I myślę, że mam świadomość tego, że ludzie starsi mają też taką wiedzę, którą nie wiem, czy do końca się dzielą, czy my też nie do końca może chcemy tego słuchać, że wszystko jest relatywne, wszystko się zmienia, ale pewne rzeczy się nie zmieniają. Jedną z tych rzeczy, które się nie zmienia, to są obietnice Boga. Obietnice Boga, który obiecał wieczne życie, który zrobił jeszcze coś więcej. Zmarł za każdego z nas. Poszedł na krzyż za grzechy każdego z nas i poniósł je po to, żebyśmy my mogli dzisiaj cieszyć się nadzieją, abyśmy nie musieli się bać. Dlatego kończąc to przywitanie albo zakończenie dnia, chciałbym Wam życzyć w tym trzecim dniu pasji, tak? Środa, czwartek, piątek, tak? Trzecim dniu pasji, żebyśmy przestali się bać tego, co będzie, tego, co jest, bo Bóg jest tym, który daje nadzieję, tak teraz, jak i później. Dobrego dnia, dobrego wieczoru. Zostańcie z Panem Bogiem. Amen.